Ponad 800 lat temu tu w Runnymede podpisano Wielką Kartę Swobód. Dokument dotyczący spraw świeckich i religijnych, ważny dla Anglii i całego świata. Tłem powstania karty był nasilający się konflikt między królem Anglii a papieżem wokół kwestii, kto ma prawo mianować biskupów Londynu i Canterbury. Król Jan bez ziemi był raczej słabym władcą, z kolei papież Innocenty III jednym z silniejszych papieży, więc to on wygrał tę potyczkę. Jako że król nie mógł liczyć na poparcie baronów, z którymi był skłócony, w 1213 roku uległ papieskiemu legatowi, jako wyraz poddania złożył nawet u jego stóp koronę. Zgodził się też płacić rocznie 1000 marek święto Pietrza. A gdyby któryś z jego spadkobierców złamał umowę, ród utraciłby w Anglii całą władzę. Anglię upokorzono. Baronowie, ani myśląc trafić pod but papiestwa, przystąpili do działania. Bali się, że stawką jest suwerenność państwa i wymiana pieniędzy na duchowe korzyści. Mieli rację, bo mogło się to skończyć tak, że to papież wybierałby królów angielskich i rozciągnął swoje władztwo na sferę państwową. Oto niektóre z głównych powodów podpisania 15 czerwca 1215 roku Wielkiej Karty Swobód. Artykuł pierwszy karty stanowił, że Kościół angielski ma być wolny i zachować wszystkie swoje uprawnienia i swobody. Kwestia ta ciągnęła się następne 150 lat, a święto Pietrze płacono w coraz mniejszej wysokości i do tego sporadycznie. Danina ta była jednym z głównych powodów początkowego zatargu Jana Wycliffa z Rzymem. Innym kluczowym aspektem karty była podstawa stanowionego prawa. Król i prawodawcy byli poddani prawu, które sami pisali. Oskarżeni zdobyli prawo sądzenia przez sobie równych. Te i inne artykuły stanowiły podstawę dzisiejszych praw i sprawiedliwości. Wiele zasad Karty Swobód weszło do Konstytucji i Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ten pomnik ufundowała Amerykańska Izba Adwokacka. Tekst dokumentu zachował się w czterech egzemplarzach. Jeden znajduje się w Zamku Lincoln, jeden w katedrze w Salisbury, dwa w Bibliotece Brytyjskiej. Zasady Wielkiej Karty Swobód, które do dziś istnieją, są dla nas świadectwem, że powinniśmy cenić i chronić swe obywatelskie swobody oraz wykorzystać czas, jaki teraz mamy, do głoszenia Ewangelii, póki to jeszcze możliwe.